Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel, poświęconej dogłębnemu studium Pisma Świętego. Kontynuujemy rozważania z cyklu Motywy przewodnie w Ewangelii Jana. Dziś oznaki boskości to zasadniczy temat. Zapraszam na zajęcia. Witam również nasz zespół. Jestem podekscytowany, bo dzisiejsze rozważania poprowadzi Puja. Dziękuję Ci za gotowość. Módlmy się. Niebiański Ojcze, dziękujemy Ci za kolejną sposobność do studium Twojego Słowa. Jan Chrzciciel powiedział: oto Baranek Boży. Pragniemy ujrzeć Jezusa, Baranka Bożego. Dlatego prosimy Cię o objawienie Go podczas tego studium. Modlimy się za wszystkich uczestników tych rozważań na całym świecie, żeby oni również rozumieli, kim jest dla nich Jezus. Modlimy się o Twoją obecność w imieniu Jezusa. Amen. Bardzo poruszają mnie słowa Jana Chrzciciela, który powiedział o Jezusie: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Mój grzech, Twój grzech, grzech całego świata. Drodzy widzowie, może zastanawiacie się, czy Jezus rzeczywiście jest Synem Bożym, czy naprawdę jest istotą boską. Właśnie o tym będzie to studium. Otwórzcie razem z nami Biblię, byśmy mogli wspólnie poznawać znaki świadczące o boskości Jezusa. Rozpoczynając to studium, otwórzmy szósty rozdział Ewangelii Jana. Jenner, Ewangelia Jana, rozdział szósty, od wiersza pierwszego do trzynastego. Przyjrzymy się jednemu z najsłynniejszych cudów dokonanych przez Jezusa. Czytam z Biblii Warszawskiej. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie i z ryb, tyle ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Dziękuję. Nie wiem, czy w waszych przekładach zawarta jest ta informacja, ale to wydarzenie opisane jest też w 14 rozdziale Ewangelii Mateusza, 6 Ewangelii Marka i 9 Ewangelii Łukasza. Zatem wszyscy ewangeliści opisali tę historię. Jak się wam wydaje, dlaczego wszyscy czterej zawarli w swoich księgach relacje z cudu nakarmienia przez Jezusa tłumu ponad 5000 ludzi? Kajlenda? Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 18, wiersz 18 mówi, że kiedyś pojawi się prorok taki jak Mojżesz.
Ten cud świadczy o mocy Bożej, o mesjaństwie Jezusa, proroka takiego, jakim był Mojżesz. Kiedyś dzieci Izraela otrzymywały mannę z nieba. Teraz Bóg zapewnił chleb tym wszystkim ludziom. Jezus nauczał ich, siedząc na górze, a wcześniej Mojżesz zstąpił z Synaju ze Słowem Bożym, spisanym w formie przykazań. Jest to jeden z cudów, który wywarł natychmiastowy wpływ na bardzo dużą grupę ludzi. Słusznie zwróciłaś uwagę na podobieństwa między posługą Jezusa a posługą Mojżesza. Co jeszcze przykuło waszą uwagę w tej historii? Rodney? W nawiązaniu do wypowiedzi Kajlindy, warto dodać, iż Jan napisał, że była blisko Pascha, czyli święto ustanowione w czasach Mojżesza. Pascha upamiętniała wybawienie Izraelitów z niewoli egipskiej. Misja pełniona przez proroka Mojżesza wskazywała na posługę Jezusa. Ten wspaniały cud dokonany przez mistrza w połączeniu z Paschą przypomina nam, że Chrystus jest wybawicielem nie tylko Izraela, ale także całego świata. Dziękuję. Dokonując tego cudu, Jezus był jak drugi Mojżesz. Zastanawiam się, jak czuł się ten chłopiec, który miał ze sobą drugie śniadanie, a cała reszta nie przyniosła nic. Pewnie myślał, co można zrobić z taką odrobiną jedzenia. Jezus pomnożył to, co otrzymał od tego chłopca. W ten sposób pokazał, że może dokonywać cudów, że może stworzyć coś z niczego. Jak się wam wydaje, jaka mogła być reakcja zgromadzonych? Jak wy byście zareagowali, będąc tam i widząc ten cud? Scott? Myślę, że byłbym zszokowany, bo kto by się czegoś takiego spodziewał? Cuda, które analizowaliśmy poprzednio, zostały dokonane wobec stosunkowo niewielkich grup ludzi. A tu do 5000 mężczyzn trzeba doliczyć jeszcze kobiety i dzieci. Pewnie było to jedno z największych zgromadzeń, w jakim można było poradzić sobie bez nagłośnienia, którym dysponujemy obecnie. To było jak wielka scena. Jezus znalazł się w kręgu zainteresowania wielu ludzi. Musieli być zdumieni. Ktoś kiedyś powiedział, ludzie skupiają się na rozmnożeniu chleba, ale jak Jezus przemawiał do tak wielkiego tłumu bez sprzętu nagłaśniającego? Wróćmy do myśli wyrażonej przez Kajlindę i Rodneya. Mamy tu spełnienie starotestamentowych proroctw mówiących o przyjściu Mesjasza. Widzę, że Rodney się zgłasza. Czy chciałbyś coś dodać? Mamy tu również głębsze znaczenie. Nie chodzi tylko o zwykły chleb, bo później Jezus powiedział, ja jestem chlebem życia. W czasach Mojżesza manna była dostępna dla wszystkich na pustyni. Tu również wszyscy zgromadzeni otrzymali chleb. I jeszcze pozostało mnóstwo okruchów, które zebrano. Jezus jest dla każdego człowieka. Derek? Rodney podkreślił bardzo ważną rzecz. Choć nakarmienie 5000 jest opisane również przez pozostałych trzech ewangelistów w Ewangeliach synoptycznych, to jednak Jan skupia się na słowach wypowiedzianych przez Jezusa, ja jestem chlebem życia. Bo nazajutrz ludzie znów przyszli po jedzenie. Ale Jezus mówi, że ten cud nie jest po to, by codziennie mieli darmowe posiłki. Ten znak świadczył o tożsamości Jezusa. Otóż to, Sean, Ewangelia Jana, rozdział 6, wiersze 14 i 15. Zobaczmy, jak ludzie zareagowali na ten cud. Czytam z Biblii Tysiąclecia.
And this will be from the New King James Version. John 6:14. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Czyż Jezus nie przyszedł na świat, by ludzie dowiedzieli się, że jest królem? Dlaczego usunął się, gdy chcieli wynieść go na tron? Scott, ludzie rozumieli to inaczej niż Jezus. Chrystus nie przyszedł obalić Rzymian. Często tak bywa, że gdy Bóg coś czyni, nie pojmujemy istoty sprawy i reagujemy niezgodnie z Bożym planem. Czyli od Mesjasza lud oczekiwał czegoś innego. Travis, śledząc historię Jezusa aż do Jego ukrzyżowania, widzimy, że w końcu lud spróbował obwołać Go królem i Jezus wjechał na oślęciu do Jerozolimy. Widać, że wcześniej nie nadszedł jeszcze Jego czas. Gdy zbliżał się czas ukrzyżowania, to pewnie by im na to pozwolił. To nie był jeszcze ten moment, bo czas Jego śmierci został zapowiedziany w proroctwie. Teraz Jezus miał jeszcze pracę do wykonania. Co więcej, Jezus pojawił się na ziemi w zapowiedzianym czasie nie po to, by wyzwolić ludzi spod panowania Rzymian, by uwolnić ich od fizycznego cierpienia spowodowanego przez okupanta. Jezus przyszedł, by wyzwolić ich z niewoli grzechu. Miał do spełnienia zupełnie inną misję, ale lud chciał siłą skłonić Go do objęcia ziemskiego tronu. Dlatego też Jezus się usunął. Kontynuujmy. Dave, rozdział 6, wersety od 16 do 21. Czytam z Biblii Warszawskiej. A gdy nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi, i strach ich ogarnął. A On odezwał się do nich. Ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynę. Dziękuję. Jezus dokonał cudu nakarmienia 5000. On może pomnożyć pokarm dla nieograniczonej liczby ludzi, może uzdrawiać, a teraz jeszcze chodzi po wodzie. Czego uczniowie mieli nauczyć się tej nocy? Dave, Jezus panuje nad wszystkim. Nie jest niczym ograniczony. Mistrz pokazał im, że panuje nad pogodą, nad chorobami i nad materią. Stwarza pożywienie. Jego misja miała o wiele szerszy zakres, niż im się wydawało. Ponieważ Jezus zstąpił z nieba i ponieważ był istotą boską, nie dotyczyły go ograniczenia fizyczne cechujące zwykłych ludzi. Dziś prawa fizyki też go nie ograniczają. Kailinda? Myślę, że uczniowie byli zniechęceni i przygnębieni, bo podobnie jak inni ludzie, oni też uważali, że była to doskonała okazja do ustanowienia królestwa. Jezus się usuwa i zostają sami. Nie dość, że zostali sami, myśląc, że w posłudze zrobili krok wstecz, to jeszcze dopadł ich sztorm. Pewnie bali się, że zginą. I wtedy pojawia się Jezus. Przez to doświadczenie powiedział im, że w życiu i w posłudze nieraz nie będą rozumieć, dokąd ich prowadzi, że będą pytać, dlaczego nas to spotyka, i zniechęcą się, ale Jezus objawi im się pośród zawieruchy. Słuszna uwaga. Nicole, Ewangelia Jana, rozdział 6, od wiersza 22 do 35. Oto dalsza część świadectwa złożonego przez Jezusa. Czytam z Biblii Warszawskiej.
Nazajutrz lud, który pozostał na drugim brzegu morza, zauważył, że tam nie było innej łódki, prócz tej jednej, w którą wstąpili uczniowie Jezusa, i że Jezus nie wszedł z uczniami swoimi do tej łodzi, ale że sami uczniowie Jego odpłynęli. Tymczasem nadeszły inne łódki od Tyberiady, w pobliże tego miejsca, gdzie jedli, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli i oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. A znalazłszy Go za morzem, rzekli do Niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na Nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego: Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: To jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli tedy do Niego: Jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Czego uczy nas wypowiedź Jezusa skierowana do tych, którzy przyszli do Niego następnego dnia? Na co zwróciliście w niej uwagę? Scott: Możemy mieć różne cele w życiu i możemy podążać za Jezusem z różnych powodów. Mogą być one samolubne. Ja też chcę dysponować taką mocą. Albo mieć dożywotni zasiłek. A Jezus mówi: nie tego szukajcie. Szukajcie prawdziwego źródła życia wiecznego. Ja jestem chlebem życia. To coś o wiele więcej niż ten cud. Dave, Nikodem, kobieta przy studni i ci, którzy zostali nakarmieni, w rozmowie z Jezusem wszyscy skupiali się na tym, co doczesne i cielesne. A Jezus zawsze mówi o rzeczach z zupełnie innego poziomu. Nikodem zapytał, jak można ponownie wejść do łona swojej matki. Kobieta poprosiła, by Jezus dał jej żywej wody, by już nie musiała przychodzić do studni. Ludzie nie rozumieli, o co mu chodzi. Jego myśli zawsze sięgały o wiele wyżej. Zaria, Ewangelia Jana, rozdział 6, wiersz 38. Jak wypowiedzi Jezusa świadczą o tym, że jest istotą boską? Czytam z Biblii Poznańskiej. And then we read his statements like this. Yeah. What do we make of, what should we make of Jesus? Zaria, you have a comment here. Yes, well, it points to divinity, that he's saying it's not his will and what he's doing, but his Father's will in heaven. Mm. So it's, he's not saying it's his own wants to do whatever he should do, but God is making those choices for him. Mm. Thank you, Derek. Znany pisarz C.S. Lewis powiedział, że Jezus nie zostawił nam takiej opcji. Jezus jako dobry nauczyciel. Mówiąc, ja jestem chlebem życia, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Był albo szaleńcem, albo kłamcą, który wiedział, że to nie jest prawda i celowo wprowadzał ludzi w błąd, albo rzeczywiście jest istotą boską, za którą się podaje. Jest Synem Bożym. Nie ma innej opcji.
W wersecie 38 Jezus mówi, zstąpiłem z nieba. Gdy słyszysz, jak ktoś mówi coś takiego, to zastanawiasz się, czy on rzeczywiście zstąpił z nieba? Albo ta osoba jest szalona, albo mówi prawdę. Czy mamy jakieś powody, by nie wierzyć, że Jezus mówi prawdę? Cuda, których dokonał, świadczą o tym, że mówi prawdę. W 6 rozdziale Ewangelii Jana moja żona zauważyła coś, na co ja nigdy nie zwróciłem uwagi. Wiersz 21 mówi, że gdy Jezus wsiadł do łodzi, ona natychmiast przybiła do brzegu. Zwróciłeś na to uwagę? Natychmiast. Duchowa lekcja jest taka. Gdy Jezus wsiada do łodzi naszego życia, jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Tu znów mamy cud, ale nie chodzi jedynie o szybkobieżną łódź, tylko o oznakę boskości Jezusa. Za chwilę poproszę was o przytoczenie innych wypowiedzi Jezusa, w których mówi, ja jestem. Teraz uwaga Travisa, a później wypowiedzi Jezusa zaczynające się od słów, ja jestem. Przygotowując się do tego studium, zwróciłem uwagę na różnicę między człowieczeństwem a boskością. Czasami, posługując się Słowem Bożym, traktujemy Jezusa jako kogoś z sąsiedztwa albo mieszkającego na piętrze. Posługujemy się takimi obrazami, ale gdy aniołowie przychodzili do proroków Bożych, ci padali przed nimi na twarz. Jan Chrzciciel złożył świadectwo, że Jezus jest Synem Bożym. Zbawiciel stopniowo objawiał ludzkości swoją boskość. Gdyby ujawnił pełnię swojej chwały, ludzie zostaliby unicestwieni. To jest Bóg w ludzkim ciele. Jezus powoli oddziaływał na istoty ludzkie. Biorąc pod uwagę naszą niedolę, naszą ślepotę, by nie uczynić nam krzywdy, stopniowo usuwał zasłonę, byśmy mogli ujrzeć Boga chwały. Rozdziew między boskością a człowieczeństwem jest ogromny. Dlatego z naszego punktu widzenia dokonane przez Niego cuda to wielka rzecz, a dla Boga to żaden wysiłek. To wspaniałe, że te odważne twierdzenia Jezusa dotyczące Jego tożsamości zostały dla nas spisane. Jakieś inne twierdzenie Jezusa zawierające słowa ja jestem? Rodney? Ewangelia Jana, rozdział 11, wiersz 25. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Travis uwypuklił kontrast między człowieczeństwem a boskością. Te inne twierdzenia też mają podobny wydźwięk, ale z tego wyraźnie wynika, że Jezus jest źródłem życia i może tchnąć życie w to, co jest go pozbawione. Twierdzenia Jezusa są tak poruszające. Ja jestem chlebem życia. Ja jestem światłością świata. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Są też inne. Ktoś pewnie je wymieni, ale to szczególnie do mnie przemawia. Oczywiście dojdziemy do historii Łazarza i do słów, które zacytowałeś. Dave, w Ewangelii Jana jest 7 takich twierdzeń. Rozdział 6, wiersz 35. Ja jestem chlebem życia. Rozdział 8, wiersz 12. Ja jestem światłością świata. Rozdział 10, wiersz 7. Ja jestem drzwiami. Rozdział 10, wiersz 11. Ja jestem dobrym pasterzem. Rozdział 11, wiersz 25. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Rozdział 14, wiersz 6. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jest to nawiązanie do pytania, które Mojżesz zadał Bogu. Gdy mnie zapytają, jakie jest Jego imię, co mam im odpowiedzieć? Ja jestem. To dziwna odpowiedź, ale Jezus kilkakrotnie powtórzył te słowa. Ludzie mówią, iż Jezus nie powiedział, że jest Bogiem, ale gdy Żydzi zadali Mu pytanie, odpowiedział,
Pierwej niż Abraham był, jam jest. I z tego powodu chcieli go zabić. Dziękuję. Derek? Warto pamiętać, że te twierdzenia znajdziemy tylko w Ewangelii Jana. Zgłębiamy motywy przewodnie w tej Ewangelii. Dziś mówimy o oznakach boskości. Tylko Jan spisał twierdzenia zaczynające się od słów ja jestem. Co chce nam przez to powiedzieć? To, że Jezus jest tym wielkim jam jest. W języku greckim mamy tu formę emfatyczną. Słuchacze od razu poznali, że chodzi o jam jest. Dlatego przeciwnik chciał zabić Jezusa. Spośród ewangelistów tylko Jan spisał wszystkie te wyraźne deklaracje. Dziękuję. Sofia, Ewangelia Jana, rozdział 9, wiersze 1 i 2. Oto kolejny znak świadczący o boskości Jezusa. Czytam z Biblii Zaręby. Na swojej drodze zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. Wtedy jego uczniowie zapytali go: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? Co było niewłaściwe w tym, jak uczniowie postrzegali ociemniałość tego człowieka, czy też choroby w ogóle? Scott, niektóre choroby są wynikiem naszego stylu życia. Ale jak się za chwilę przekonamy, Jezus mówi, że nie zawsze tak jest. Uczniowie uważali, że jeśli ktoś cierpi, to pewnie z powodu swojego grzechu albo grzechu swoich bliskich. Zaraz odczytamy odpowiedź Jezusa i zobaczymy, że to nie jest takie proste, że jest jeszcze szerszy, zakulisowy obraz, że w tym przypadku objawiły się dzieła Boże. Travis, Ewangelia Jana, rozdział 9, od wiersza 3 do 7. Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga. Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Dopóki ja jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, zrobił błoto ze śliny i pomazał tym błotem oczy ślepego. I powiedział do niego: idź, umyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. Poszedł więc, umył się i wrócił, widząc. Poruszająca historia. Jezus dokonywał różnych cudów. Karmił ludzi, uzdrawiał ludzi, chodził po wodzie, dokonał czegoś w rodzaju teleportacji. Łódź natychmiast znalazła się na brzegu. A teraz uzdrowił niewidomego. Jak cud uzdrowienia niewidomego od urodzenia świadczy o boskości Jezusa? Może zauważacie związek z którymś z wymienionych twierdzeń ja jestem? Sean, w Ewangelii Jana, rozdział 8, wiersz 12, Jezus mówi: ja jestem światłością świata. Teraz uzdrowił niewidomego. Uważam, że ten cud symbolizuje wyleczenie naszej duchowej ślepoty przez Jezusa. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrozumieć, kim On tak naprawdę jest. W poprzednim studium Travis zaznaczył, że szatan, Bóg tego świata, przesłonił oczy ludzi zasłoną, by nie byli w stanie poznać prawdziwej natury Boga. W tej historii chodzi nie tylko o wzrok fizyczny, ale także o wzrok duchowy, o możność postrzegania Boga. To ważna myśl. Scott, jednym z motywów przewodnich w Ewangelii Jana jest kontrast między światłością a ciemnością. Ślepota oznacza ciemność, a Jezus przyszedł jako światłość świata, by nas oświecić, by przywrócić nam duchowy wzrok, by Boża prawda mogła
rozświetlić cały świat. Ktoś już dziś wspomniał, że w 8 rozdziale Ewangelii Jana Jezus powiedział: ja jestem światłością świata. Tu to samo zapewnienie jest powtórzone, więc Bóg nie chce, byśmy to przeoczyli. Jak wyglądała reakcja ludzi? Jak zareagowali bliscy uzdrowionego? Kailinda. Przywódcy religijni byli niezadowoleni. Uważali, że Jezus nie przestrzega szabatu. Byli tak źli, że nie pozwolili uzdrowionemu oddawać Bogu czci w synagodze. Czy dokonując uzdrowienia, Jezus łamał przykazanie o sobocie? Oczywiście, że nie. Wolno w szabat czynić dobrze. Ale przywódcy religijni uważali, że postępowanie Jezusa oznaczało łamanie czwartego przykazania. Travis? Zawiodłem się na przywódcach religijnych, ale bardziej zawiodłem się na jego rodzicach. Bali się, że jak potwierdzą świadectwo swojego syna, to nie będą mogli, że tak powiem, chodzić do kościoła. Nie martwili się, że ich syn nie będzie mógł. Naprawdę zawiodłem się na jego rodzicach. To tak, jakby ktoś wepchnął swoje dziecko pod autobus. Oni nie byli lepsi od przywódców religijnych. Też nie byli chętni stanąć po stronie Jezusa, ani swojego syna. Jak można być aż tak zaślepionym? My też możemy być ślepi na Boże objawienie. Jak można być aż tak ślepym na Boże działanie? Uważam, że z tej historii wynika dla nas wiele duchowych nauk. Derek, w poprzednim studium mówiliśmy o otwartości serca. Gdyby ktoś splunął na ziemię i błotem pomazał ci oczy, to mógłbyś powiedzieć: nie znoszę cię, jesteś podły. Ale ten człowiek miał wiarę. Gdy Jezus powiedział, by poszedł się umyć, ten człowiek wierzył, że wydarzy się coś nadprzyrodzonego i od razu to zrobił. Chodzi o nastawienie serca. Studiując Ewangelię Jana, powinniśmy modlić się, mówiąc: Boże, spraw, by moje serce było wrażliwe na Ciebie, bym zobaczył to, co chcesz, żebym zobaczył. Serce powinno być otwarte, powinno być gotowe. Jakieś inne nauki płynące z duchowej ślepoty przywódców religijnych? Sean i Scott. Potrzebujemy pokory, by pozwolić Bogu na zmianę naszego światopoglądu. Faryzeusze uważali, że wiedzą, jaki powinien być Mesjasz i jaka powinna być jego misja. Bez względu na to, ile cudów zobaczyli, nie chcieli zmienić swojego światopoglądu. Bardziej kochali swoje wyobrażenie o Bogu niż to, jaki Bóg naprawdę jest. Powinniśmy ukorzyć się, by Bóg mógł nauczyć nas, kim jest. Wtedy zobaczymy, że jest światłością świata. To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, bo i dziś może nam się wydawać, że wiemy wszystko. I przez to możemy być niechętni koniecznym zmianom, które Bóg ukazuje nam w Piśmie Świętym. Scott, a później Zaria. De facto tylko niewidomy widział. Wszyscy pozostali byli ślepi naprawdę. Na to, że Jezus jest światłością świata. I rodzice, i przywódcy religijni. Widział tylko niewidomy i jedynie dlatego, że został dotknięty przez Jezusa. Amen. Zaria? Faryzeusze byli przywiązani do swojej interpretacji słowa zawartego w księgach mojżeszowych. Ich serca nie były otwarte na przyjęcie czegoś nowego. A Biblia mówi, że jeśli się nie nawrócimy i nie staniemy jak dzieci, to nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Potrzeba nam otwartego serca i ciekawości. Bóg udziela nam Ducha Świętego, byśmy mogli ujrzeć rzeczy w nowym świetle Jego słowa. Dziękuję. Czytajmy dalej. Kailinda, Ewangelia Jana, rozdział 9, od wiersza 35 do 38. Czytam z Biblii Zaręby. Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go odnalazł, zapytał: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś na to: kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? Jezus powiedział:
Jest nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z tobą rozmawia. A on: wierzę, Panie. I złożył mu pokłon. Jakie niezwykłe twierdzenie zostało wypowiedziane tu przez Jezusa? Rodney, na co zwróciłeś uwagę w tym, co powiedział Jezus? Na to, że odnalazł tego człowieka, gdy usłyszał, że go wyrzucono. Odnalazł go. Odnalazł go. Bez względu na to, gdzie jesteśmy, Jezus może nas odnaleźć. Następnie pytając tego człowieka, czy ty wierzysz? Jezus daje mu okazję do wyrażenia swojej wiary. W końcu mówi: jestem nim. To było wtedy, ale dziś Zbawiciel czyni dla nas to samo. Bez względu na to, gdzie jesteśmy, On nas odnajdzie, bo pragnie, byśmy w Niego wierzyli. Została nam jeszcze jedna historia, ale najpierw podzielimy się świadectwami. Czy moglibyście powiedzieć, kiedy zdaliście sobie sprawę, że będąc istotą boską, Jezus jest godny uwielbienia? Sofia? Jezus pozwolił, by uzdrowiony złożył mu pokłon. Nie zabronił mu tego. Pozwolił uzdrowionemu, by ten oddał mu cześć. Dziękuję ci za to spostrzeżenie. A teraz osobiste świadectwa. Kiedy uświadomiliście sobie, że Jezus jest naprawdę istotą boską, że jest także waszym zbawcą? Sean, mam wiele takich historii, ale podzielę się tylko jedną. Pełniliśmy misję w centralnej części Stanów Zjednoczonych, gdzie tornada zniszczyły kilka miast. Byłem odpowiedzialny za dostarczanie prowiantu. W jednym z transportów miałem tylko 500 zgrzewek wody. Widząc, ilu było potrzebujących, wiedziałem, że to nie wystarczy. Liczyłem, ile zgrzewek wyładowano z ciężarówki i okazało się, że było ich nie 500, a 5000. Patrzyłem na spis i na to, co rzeczywiście zostało wyładowane. Wiem, że tej wody było 10 razy więcej, bo modliliśmy się o błogosławieństwo Jezusa dla cierpiących. To jeden z wielu Bożych cudów, który pokazał mi, że Jezus jest tym, za kogo się podaje. Gdy czytam zawarte w czterech Ewangeliach historie mówiące o Jezusie, moje serce zawsze jest poruszone jakimś szczegółem z Jego życia. Bez względu na to, z jakiej kultury się wywodzimy, historia Jezusa jest odpowiedzią na najskrytsze pragnienia naszych serc. Jezus jest niezwykłą istotą. Czas na ostatnią dziś historię. Nicole, Ewangelia Jana, rozdział 11, od wiersza 1 do 17. Jest to historia Łazarza. Czytam z Biblii Warszawskiej. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do Niego uczniowie: Mistrzu, dopiero co chcieli Cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę obudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do Niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie.
Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł i raduje się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie. Lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Przyszedł tedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. Mamy tu człowieka, który miłował Jezusa, który był naśladowcą i serdecznym przyjacielem Jezusa. A jednak Zbawiciel zwlekał z udaniem się do Betanii. Dlaczego Jezus tak postąpił? Dave. Jako ilustrator zwracam uwagę na to, jakie obrazy Jezus malował przez to, co czynił. On zawsze czegoś nas uczy. Chce nam coś uzmysłowić. Postępuje tak, byśmy byli w stanie pojąć ten szerszy obraz. Wszyscy patrzą na to, co oczywiste, co zwyczajne, a Jezus ma o wiele głębsze spojrzenie. Maluje w życiu ludzi obraz, by unaocznić swoje przesłanie. Prosta odpowiedź brzmi: zawsze czynię wolę Ojca w niebie. Jezus wiedział, że w tej sytuacji Ojciec zostanie uwielbiony. Prosta odpowiedź jest następująca: zawsze czynię to, co podoba się Ojcu. Czy diabeł kusił Jezusa, by poszedł od razu i interweniował? Tego nie wiem, ale na pewno Zbawiciel pytał Ojca, co ma czynić. Kailindo, jak siostry Łazarza zareagowały na to, że Jezus przybył do nich dopiero po kilku dniach, już po śmierci Łazarza? Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Myślicie, że to była skarga czy wyraz wiary? Może jedno i drugie. Chyba tak. Przyjrzyjmy się teraz odpowiedzi Jezusa. Robni, Ewangelia Jana, rozdział 11, od wiersza 22 do 27. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Wcześniej cytowałeś już słowa Jezusa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Na co jeszcze chcielibyście zwrócić uwagę w kontekście twierdzeń Jezusa, świadczących o tym, że jest istotą boską? Rodni, wcześniej pytałeś, dlaczego Jezus czekał jeszcze 2 dni przed udaniem się do Betanii? Czyż może być większy dowód niż przywrócenie do życia rozkładającego się ciała? Wydaje się, że Jezus czekał na ekstremalną sytuację, by dowieść swojej boskości i objawić chwałę Bożą. Naprawdę chciał przekonać swoich przyjaciół i pozostałych obserwatorów, że jest tym oczekiwanym, że jest zmartwychwstaniem i życiem. Tu i teraz pokazuję wam to na przykładzie Łazarza, ale na tym nie koniec. U kresu wieków też okaże się, że jestem zmartwychwstaniem i życiem. Podczas poprzednich rozważań Jenner wspomniał o stracie ukochanej osoby. Jezus przypomina nam wszystkim, że naprawdę jest zmartwychwstaniem i życiem. Jeśli pozostaniemy Mu wierni, On wskrzesi nas wszystkich. Dziękuję.
Dochodzimy teraz do najkrótszego wersetu w Biblii. Ewangelia Jana, rozdział 11, wiersz 35. I zapłakał Jezus. Jezus jest przejęty naszym cierpieniem, stratą bliskich. On naprawdę troszczy się o nas. Travis, Ewangelia Jana, rozdział 11, od wiersza 38 do 44. Czytam z Biblii Warszawskiej. Jezus znowu, rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus: usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Amen. Co chcielibyście powiedzieć, komentując dokonany przez Jezusa cud wskrzeszenia Łazarza? Ta historia bezsprzecznie świadczy o tym, że Jezus nie jest zwykłym człowiekiem, ale jest istotą boską. Scott. Czytaliśmy, iż ze względu na uczniów Jezus radował się, że nie był wtedy w Betanii. Teraz rozumiemy, dlaczego. Wcześniej ludzie mogli mieć wątpliwości. Obecnie sprawa była jasna, bo wskrzeszenie Łazarza przemawiało o wiele mocniej niż uzdrowienie, którego Jezus mógłby dokonać. Wyobraźcie sobie umarłego, który wychodzi z grobu. Być może nieco nieporadnie. Co tu się stało? Kim jest ten człowiek? To nie jest oszust. On musi być zmartwychwstaniem i życiem. To, co mówi, musi być prawdą. Jezus panował nad wszystkim. W Jego dłoniach odrobina przeradzała się w obfitość. Pomnożył jedzenie, by nakarmić tylu ludzi, ilu go potrzebowało. Chodził po wodzie, leczył wszystkie choroby i wskrzeszał umarłych. Można by się spodziewać, że były to wystarczające dowody i że ludzie powinni byli uwierzyć. Niestety. Ostatni cytat. Ewangelia Jana, rozdział 11, od wiersza 45 do 57. Może ktoś streściłby te wersety. Jak ludzie zareagowali? Czy wszyscy przyjęli Jezusa jako Mesjasza? Nicole, przywódcy chcieli go zabić. Choć dowiedzieli się, kim jest, chcieli go zabić. Ale na początku czytamy, że wielu w niego uwierzyło. Więc reakcje były różne i zależały od nastawienia serca. Dlatego proszę Boga, by sprawił, by moje serce było wciąż na niego otwarte. Przyjrzeliśmy się dziś oznakom boskości Jezusa. Może zadajecie sobie pytanie, czy Jezus naprawdę jest istotą boską? Przestudiujcie jeszcze raz tę historię i pozwólcie Duchowi Świętemu, by dotknął waszych serc. Zapewniam was, że jeśli podejdziecie do Jego słowa z otwartością, to Bóg potwierdzi, że Jezus jest istotą boską i że ma moc wybawić ze wszystkich problemów oraz obdarzyć spełnieniem w tym życiu, a także w życiu wiecznym. Pastorze, zapraszam Cię do podsumowania. Dziękuję Ci za prowadzenie, a Wam za to, że byliście z nami.
Jaki motyw przewodni Ewangelii Jana był dziś przedmiotem naszego studium? Jezus nie jest kolejnym wspaniałym nauczycielem. On jest Synem Bożym. Jako Mesjasz nazywany jest również Synem Człowieczym. Wszystkie te tytuły świadczą o tym, że jest kimś więcej niż rabin. A co to ma wspólnego z nami? Jezus jest Twoim Zbawicielem, jeśli pozwolisz Mu się uratować. Może nigdy o tym nie myśleliście. Proście Jezusa, by był dla was wszystkim, by otworzył wasze oczy, byście dostrzegli prawdę o tym, kim On jest. To jest moje pragnienie. Módlmy się. Ojcze w niebie, apostoł Jan napisał tę księgę, byśmy poznali prawdę o tym, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. I abyśmy wierząc mieli życie, nie tylko teraz, ale przez wieczność. Modlę się za wszystkich uczestników tych rozważań, aby nasze oczy dostrzegły prawdę i abyśmy przyjęli Jezusa jako naszego Zbawcę i Króla. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam za wspólne studium. Będziemy dalej zgłębiać treść Ewangelii Jana, jednej z najbardziej poruszających ksiąg Pisma Świętego. Poznawajcie prawdę o Jezusie, a później idźcie i bądźcie błogosławieństwem dla bliźnich.